ostatni sparing, mógłby go ten raport podsumować? No tak, no dwie różne połowy na pewno, troszeczkę warunki atmosferyczne dyktowały dzisiaj warunki na boisku, duży wiatr, dużo przypadkowości, też trzeba wziąć pod uwagę, że my dzisiaj wyszliśmy drugi raz na płytę naturalną, z tego co wiem zespół Stargardu też trzeci, czwarty, piąty raz dopiero, także no jest to zderzenie po dwóch miesiącach dosyć duże dla zawodników, gdzie trenowali na tej płycie sztucznej i weszli dzisiaj na płytę naturalną. Dlatego mówię, było tej przypadkowości trochę dużo widać, ale sparing intensywny, na pewno dla nas cenne doświadczenie. Gra z przeciwnikiem drugoligowym, który za tydzień inauguruje. Dla nas też był to jeden z ostatnich sprawdzianów tak naprawdę przed rozgrywkami o jakąś stawkę, bo za tydzień, jak wiemy, zaczynamy grę w Pucharze Polski, kolejną rundę, a za dwa tygodnie już inauguracja ze Świtem. Ale sparing trzeba ocenić na plus. Zawodnicy zrealizowali swoje założenia taktyczne. Także możemy się cieszyć z wygranej i z postawy zawodników. Na pewno mamy skalę porównawczą, bo w lato graliśmy z Błękitnymi Stargard i można powiedzieć, że drużyna Błękitnych przejechała się kolokwialnie po nas, bo nie pozostawili złudzeń, wygrali z nami gładko 4-0 i pod względem taktycznym, piłkarskim, motorycznym wyglądali od nas lepiej. Myślę, że pół roku później zagraliśmy z nimi dzisiaj ten sparing i obraz gry był zupełnie inny, także też jest na pewno to jakiś sygnał, że jest poprawa. Mariusz, za nami ostatni mecz kontrolny, wygrany z drużyną Błękitnych Stargard 1-0 i powiem szczerze, no, na tle drugoligowca wyglądaliśmy całkiem dobrze. Tak, widać, że drużyna jest dobrze przygotowana do rundy rewanżowej. Graliśmy z drużyną z wyższej ligi, mimo to graliśmy jak równy z równym i tylko się cieszę z tego powodu, że jednak udało nam się wygrać. Wprawdzie do meczu ligowego ze Świtem Skolwin jeszcze dwa tygodnie, ale czy w głowie już chodzi ta pierwsza kolejka? Znaczy do tej pory nie było tego czuć, ale jednak jak już wchodzimy na trawę, to już jest czuć, że już zbliża się liga, że coraz, będzie coraz więcej grania, coraz lepsze grania i jest ta atmosfera już terbów też powoli.